Honda Civic. Ariel Exchange. Tanie i szybkie kredyty oraz przedmioty w Rocket League. Z kodem EDEK 3% zniżki. Witam was serdecznie w kolejnym odcinku z Rocket League, gdzie się przetestujemy sobie tą oto Honda Civic. Ogólnie jeżeli chodzi o wzór na auto, to możemy tutaj wybrać coś dowolnego, ale mamy takie oto cztery podstawowe malowania, które może się komuś spodobają, więc je pokażę. Dostajemy również w zestawie takie oto koła od Hondy, które jak tak teraz patrzę, można używać również na innych samochodach, więc to jest naprawdę bardzo fajne, bo w sumie całkiem git te koła wyglądają. No i co, testujemy! No i dobra, lecimy na nasze standardowe trzy zagrania z testów aut, czyli jakiś Quicksir Pinch, Double Reset oraz Musty Flick, prawdopodobnie jakieś powietrze będzie fajne. I gramy na gościa, co wykupił dodatkowe levely Rocket Passa za kasę, w sensie za kredyty, bo widzę, że ma to malowanie, które jest chyba od jakiegoś wysokiego poziomu. A nagrywam ten odcinek, nie wiem, 2 godziny po tym, jak wyszedł Rocket Pass, to na pewno go nie odblokował inaczej. Ogólnie, jeżeli chodzi o wizualne aspekty, to zdecydowanie bardziej mi się podoba ta Honda za chyba 30 któryś level. Nie wiem, ta myślę, że szczególnie będzie trafiała do ludzi, co przede wszystkim jeździli taką Hondą w rzeczywistości, no bo jest to zawsze fajne pojeździć sobie w rakecie autem, które się miał w rzeczywistości. Ziemek nam niestety broni tutaj double reseta i ogólnie zauważyłem, że zresetowały się trochę MMR na casualach i możliwe, że mamy najwyższy możliwy MMR na casualach, jakie się da mieć na start sezonu, więc no może być ciekawie z tymi zagraniami. Ogólnie Honda ta ma hitbox Octane'a. Ja oczywiście pokażę po tym spotkaniu, może już od razu, jak dokładnie wygląda ten hitbox na samochodzie, jak bardzo jest odwzorowany. Może teraz się uda coś więcej. Jeden reset, drugi reset i strzał, dobra. Nawet nie taki zły double reset. Nie był najszybszy, ale goal to goal. No upartego można by też zaliczyć Musty Flick, ale nie, no tak już nie będę. Okej, on zagra nam na ścianę. Zróbmy może Musty Flicka. Jak nam starczy boosta. Starczyło na zrobienie czegoś takiego, ale niestety nie było to w bramkę. Okej, darmowa ściana. Ceiling Musty Double, to jest mój cel. Albo po prostu Musty, niestety on czeka w bramce. No nie wiem, czy bym sobie to zaliczył. Spróbujemy strzelić coś ładniejszego, ale w razie czego będę miał już odhaczone to zagranie, w sensie Musty Flicka. Dobra, jest szansa chyba na Quicksir Pincha, jego nie ma jeszcze w defensywie. Ale leci za wysoko, no nie odbije się od sufitu, chyba że... No dobra, jednak za późno się odbiło od sufitu. Spróbujmy... Niestety słabo mi się przyjmuje piłkę tym samochodem, więc raczej tutaj hitbox będzie trochę zakłamany. Okej... Okay. I ground pinch, prosto pod poprzeczkę, 20 na godzinę. Dobra, możemy poprawić tutaj Musty Flicka. O, ładny. Dobra, to było spoko goal. Tutaj wbrew pozorom trochę zwolniłem, ale to nie było takie łatwe uderzenie do zrobienia. Dosyć mocny wyszedł ten Musty, trzeba było to jakoś tutaj jeszcze wycyrklować. Ale teraz już mogę powiedzieć z ręką na sercu, że 2 zagrania odhaczone, to jeszcze ten Quicksir Pinch niech wejdzie i będzie kituwa. Ale ogólnie tak na pierwszy rzut oka to mam trochę mieszane odczucia do tego samochodu, bo z jednej strony czuję, że te hitboxy są trochę zakłamane, ale z drugiej strony nie wiem, czy to chyba nie po prostu pamięć mięśniowa, że zwykle gram Octane'em. Nawet nieźle mi się robi te wszystkie zagrania. No i tak jak przypuszczałem, tutaj dosyć mocne jest zakłamanie. Z przodu wystaje, z tyłu wystaje. Jeżeli chodzi o wysokość, to tutaj w drugą stronę auto wygląda na mniejsze. No jest zdecydowanie węższe niż jego hitbox, przez co no tak będzie dziwnie. Możecie zobaczyć, że tak naprawdę jeszcze nawet auto nie jest blisko piłki, a już ją uderza. I to myślę, że zwłaszcza jeżeli chodzi o taki pierwszy kontakt, żeby sobie fajnie przyjąć piłkę, może sporo przeszkadzać. No ale wiadomo, że Sionix nie robi z jakiegoś powodu hitboxów dostosowanych do każdego samochodu, więc tutaj, nie wiem, można by narzekać, ale to jest ciągle to samo, w sensie ciągłe narzekanie, więc no nie wiem, po prostu szkoda, że tak jest. Dużo lepiej, jakby te hitboxy były bardziej dopasowane. A my lećmy polować na Quicksir Pincha. No i mamy drugiego przeciwnika, tym razem jest to Gumaj. I polujemy oczywiście na Quicksir Pincha. Zobaczymy, czy się uda strzelić, czy ziemek będzie wjeżdżał z bramy. Weźmy sobie piłkę do lewej. Nie będzie to dobra pozycja na Quicksira, ale spróbujmy. No niestety, tak jak mówię, nie była to dobra pozycja, byliśmy za blisko bramki. Dobra, piłka do boku. No nie, no znowu za wysoko. Dobra, nie mamy pozycji na Pincha, ale sobie poleśmy na tutaj jakiegoś reseta. Może tym razem się uda? Dobra, double reset strzelony, chyba druga próba i drugi double reset trafiony, więc spoko. Ale polujemy na Quicksir Pincha, którego nie mogę strzelić. Dobra, minimi go. Nie! Dobra, jakimś cudem zadziałało.
Ja pierdzielę, ja byłem przekonany przez to, że ten, nie trafiłem w tą piłkę, bo hitbox wystaje tutaj. Albo nawet nie przez to, tylko po prostu jakoś tak dziwnie mi się przeczyło. Że już nie ma szans na Quicksear Pincha, bo jeżeli piłka poskakuje, to jest to niesamowicie ciężkie do zrobienia. Ale jednak się udało jakimś cudem, nie wiem jak. Nie wiem, ogólnie no, czuję taki lekki dyskomfort grając z tym Hondą, natomiast no jak widzicie, każde zagranie już zaliczone. Możemy teraz spróbować coś ulepszyć jeszcze. Dobra, polećmy na jakiegoś Ceiling Pincha, tak jak zapowiadałem wcześniej. A już słyszę, że on leci. No i dobra, myślę, że można przejść do Rankeda, bo każde zagranie jest już zaliczone. No i ogólnie jest to mój pierwszy mecz w tym sezonie, także zobaczymy jak pójdzie. Dobra, naszym przeciwnikiem jest Krabi RL i w ogóle gramy na nowej mapie, to po pierwsze, która wygląda, no jak widzicie, bardzo fajnie, ale przypomniało mi się, że zapomniałem tam dokładnie sobie posłuchać, jak brzmi dźwięk silnika. W samej grze brzmi spoko, jeszcze wam myślę, że potem podajadę do menu, w sensie w menu po prostu pokażę w garażu, jak to będzie brzmiało. I dobra, tutaj przegrywamy 50, ale przeciwnik też gra Hondą. Nie wiem, to jest chyba taki samochodzik? Mi się bardziej szczerze podoba ten za 30 któryś poziom. Dobra, tutaj sfejkujmy trochę. Ale mi się bardziej podoba ta Honda za któryś poziom. To myślę, że będzie szczególnie fajna dla ludzi, co przede wszystkim kiedyś mieli Hondę w rodzinie. Jeździli i mieli ten samochód tak jakby w rzeczywistości, bo to potem zawsze fajnie sobie w rokecie pojeździć autem, które się miało. A ja zapomniałem w sumie, że gramy Rankeda i tutaj się trzeba trochę bardziej skupić niż na casualu. I nie pajacować aż tak, do tego może ruszamy do tryhardu, bo... Bardzo jaskrawe kolory są w tej mapie, ale są ok generalnie, mi nie przeszkadzają, mapa mi się podoba, widać na niej dobrze piłkę, wszystko jest na niej spoko, na ten moment przynajmniej. To znaczy no, jak na ten moment jest spoko, to raczej będzie cały czas spoko. Dobra, przyjmijmy sobie piłę do góry. Tutaj poczekajmy, aż on nam odda. Skoczmy, on swój challenge'owo, może demo jakieś? Nie udało się, ale mamy jego boosta. I mamy tą piłkę, natomiast on będzie za nami jechał, więc nie jest wygodny i tak. Dobra, niech fliknie. Nie fliknę, tylko robi r-drybla i to jest bardzo złe, bo jeszcze ładnie to zablokował. Dobra, full focus i to nadrabiam. Dobra, tutaj fliknijmy i tutaj dobiję. Dobra, jest 4-1, wracamy! Ale słabo mi się kontroluje tą piłkę tym samochodem, no to muszę powiedzieć, że jeżeli chodzi o takie przyjęcia jak to, to mega jest to tak jakby nieintuicyjne, oszukane. Po prostu strasznie źle się to robi. No nie, strasznie źle mi się przyjmuje piłkę tym samochodem, naprawdę. Przez to, że wizualnie, no, mieliście pokazane, że i z góry, i z boku wystaje. To znaczy hitbox wystaje tak naprawdę poza to, co auto pokazuje. Ale generalnie chodzi mi o to, że strasznie niewygodnie się przyjmuje piłkę tym samochodem, bo piłka odbija się w innym momencie od auta, niż wam się to wydaje. Dobra, tutaj jakiś fliczek nad nim. Spróbujmy wygrać to spotkanie. Wiem, że tutaj narzekam na ten samochód i w ogóle. Dobra, zapierdzielamy na pustą bramkę. Powinno być 3 do 6. Idealnie. Bierzmy mu boosta. Spróbuję to zaraz jakoś, nie wiem, zrobić cokolwiek. Zostawiłem tam już setę. Mamy 20 sekund. Tutaj pograł trochę na czas. Dobrze by było to szybko strzelić. Ale nie wiem, czy jest taka możliwość. Kopnę od razu? Dobra, 4 do 6 chyba się nie spodziewał, że od razu oddamy strzał. No i dobra, tutaj fake kickoff. Nie podał nam, niestety. Ale przepychamy się. Mamy mało czasu, więc trzeba to strzelić od razu praktycznie. Prawdopodobnie tak nie strzelę. No niestety, przegrywamy to spotkanie, już nieważne co zrobię, to nie zdążymy po prostu nadrobić tego meczu. Ale spróbujmy strzelić jeszcze na 6 do 5. Niech on to podbije do góry. Okej. Jest git. Trzymamy piłkę w powietrzu. Dobra, tutaj sobie tak podwijmy. I tutaj strzał. Nie, nie tym razem. I niestety mecz się kończy. No i czas na podsumowanie tej oto bryki. Ale przed tym jeszcze obiecany dźwięk silnika. No i dobra, jeżeli chodzi o podsumowanie samochodu, no to niestety takie aspekty jak właśnie ten wystający hitbox, przez co tak jak widzicie teraz, masakrycznie duża odległość jest pomiędzy samochodem a piłką, jeżeli ją tak naprawdę dryblujemy, sprawia, że jest to naprawdę nieprzyjemne, jeżeli chodzi o przyjmowanie piłki. No dla mnie największym tutaj mankamentem jest właśnie przyjmowanie piłki, bo jeżeli już dryblujemy, no to jest to jeszcze jakkolwiek znośne, da się przyzwyczaić, ale ten pierwszy kontakt jest naprawdę ciężki do wyczucia, no bo tak naprawdę liczy się jak najbardziej precyzja. Jeżeli chcemy to zrobić,
tak dokładnie jak się da, no to fajnie jakby hitbox się zgadzał, a nie wystawał o pół metra, bo takie coś naprawdę znacznie utrudnia przyjmowanie piłki, no i przede wszystkim sprawia, że jest to no trochę nieprzyjemne. No cóż, szkoda, może jeżeli dadzą Unreal Engine 5 lub po prostu stworzą grę Rocket League 2, to te hitboxy już będą dopracowane fajnie do każdego samochodu. Obecnie niestety granie tego typu samochodami trochę traci sens, to znaczy oczywiście jeżeli ktoś na przykład jeździ Hondą w rzeczywistości, czy tam jeździł ją kiedyś, czy po prostu mu się podoba ten samochód, no to bardzo fajnie sobie może nim pograć, ale jeżeli chodzi o grywalność, no to przy takim Octane'ie, no ta Honda, no przepraszam, ale no nawet nie stała. No ale dobra, już nie będę przedłużał, to by było na tyle w tym filmie, zapraszam oczywiście do zostawienia suba oraz lajka i co, elo.